Witam serdecznie telewidzów Telewizji Wolne Wadowice oraz internautów. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie kontynuacją tematu wadowickich cmentarzy jako pretekstu do opowiedzenia często całkowicie zapomnianej, a przecież nieodległej przeszłości naszego miasta. W dzisiejszym, piątym już odcinku, przypomnimy lokalizację dwóch cmentarzy epidemicznych, bowiem często nie zdajemy sobie sprawy, że przechodzimy obok miejsc, gdzie spoczywają tysiące wadowiczan. Oprócz pamięci chcemy przywrócić szacunek tym miejscom i jednocześnie zaapelować do władz o otoczenie ich należytą opieką. Przy wracaniu pamięci, jak zawsze, pomoże nam dr Konrad Meus. Korzystając z okazji, życzymy naszym słuchaczom radosnych, rodzinnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Również przyłączam się oczywiście do życzeń, które to jest zostały złożone przez redakcję. Dzień dobry Państwu. Witamy po raz kolejny w terenie już tym razem. Okazuje się, że wiosna niestety nas nie rozpieszcza. Niemniej postanowiliśmy po kilku odcinkach, które miały miejsce w wadowickich lokalach, korzystając z gościnności tych lokali, postanowiliśmy teraz wyjść po raz kolejny tutaj w teren, aby Państwu przybliżyć, czy aby móc dokonać peregrynacji po wadowicach, po wadowickich cmentarzach. Dzisiaj, jak już było tutaj powiedziane w zapowiedzi, będziemy przede wszystkim zajmować się cmentarzami epidemicznymi. Jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, jest ono oczywiście znane większości z Państwa. Otóż znajdujemy się w rejonie Wadowic zwanym Mikołajem. W rejonie, który jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów miasta Wadowice. Mało tego, to był region, gdzie po raz pierwszy rozpoczął się proces industrializacji Wadowic już w połowie XIX wieku. Można by rzec, że nawet proces protoindustrializacji się tutaj rozpoczął właśnie na tym obszarze, na tym regionie, na terenie Mikołaja. Tutaj między innymi, w tej części miasta, znajdowała się słynna fabryka papierów należąca do Leopolda Laska und Machlingera. Fabryka, której pierwsze informacje pojawiają się już w latach 60. XIX wieku i która funkcjonowała do I wojny światowej, produkując papier i torebki papierowe, które były eksportowane nie tylko na tereny Galicji, czyli dzisiejszej południowej Polski czy zachodniej Ukrainy, ale również do innych regionów Imperium Austro-Węgierskiego. Fabryka, która w roku 1906 spłonęła, 5 marca 1906 miał miejsce bardzo, bardzo silny pożar tejże fabryki. Zdawać by się mogło, że fabryka już nie zostanie odbudowana. Okazało się, że fabryka skutecznie została odrestaurowana, odbudowana. Niemniej nieszczęście Laska wykorzystał inny przedsiębiorca, Felix Romaszkan, który założył drugą papiernię w Wadowicach, o której kiedyś będziemy mówić, mianowicie papiernię, która znajdowała się przy torowisku w Wadowicach po 1906 roku. Wśród innych miejsc ciekawych, które znajdowały się na Mikołaju, to również słynna fabryka kostki mącznej, która większość mieszkańców może kojarzyć, że znajdowała się w Gorzeniu. Wtedy to była granica jeszcze administracyjna Mikołaja i granica z Gorzeniem. Fabryka, która została założona w 1899 roku przez Matiasa Jakubowicza, spokrewnionego z prezesem gminy wyznaniowej żydowskiej w Krakowie, Tadeuszem Jakubowiczem, dzisiejszym prezesem gminy wyznaniowej. Fabryczka kostna, która przed I wojną światową eksportowała swoje towary, i tu uwaga, do Francji, do Serbii, a nawet do Tunisu. Więc to są niezwykłe losy rzeczywiście tej fabryki kostki mącznej i fosforatów, która znajdowała się na Mikołaju. Także tradycje ekonomiczne, tradycje gospodarcze Mikołaja są rzeczywiście bardzo, ale to bardzo bogate i jak widać są kontynuowane po dzień dzisiejszy. My jednak zebraliśmy się tutaj, czy spotkaliśmy się z Państwem tutaj z zupełnie innego powodu. Otóż chcemy opowiedzieć o cmentarzu, który znajduje się na Mikołaju, ponieważ punktem wyjścia musi być stwierdzenie, że Mikołaj był kiedyś oddzielną jednostką administracyjną. Do Wadowic został przyłączony dopiero w drugiej połowie XIX wieku, zresztą nie bez problemów, bowiem na początku wieku XX rozpoczął się proces sądowy między gminą Gorzeń a gminą Wadowice o przynależność Mikołaja. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku, a dokładnie w latach 40. w rękopisie Pauliego Żegoty, który znajduje się w dziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, jest informacja, że Mikołaj to jest przysiłek do Wadowic, ale posiadający swoją odrębność administracyjną. To była bardzo ciekawa informacja. Sam Mikołaj, w ogóle nazwa, to myślę, że niektórzy z Państwa mogą nie wiedzieć, pochodzi oczywiście od Mikołaja Komorowskiego. To znaczy,
Najpierw musielibyśmy się zagłębić do XV wieku, kiedy Piotr Komorowski, przodek Mikołaja Komorowskiego, otrzymał starostwo barwałckie od króla Kazimierza Jagiellończyka w zamian za utracone ziemię na terenie Orawy na rzecz Węgier. I w latach XVII wieku, dokładnie w roku 1608, po śmierci Krzysztofa Komorowskiego, te ziemie, czyli starostwo barwackie, przechodzi pod panowanie jego syna Mikołaja, na własność jego syna Mikołaja Komorowskiego. Zresztą tam jest trójka braci, Mikołaj, Piotr i Aleksander. Piotr otrzymuje Suchą Beskidzką, a Aleksander otrzymuje Ślemień. Zresztą jest najmłodszy z trójki braci. Najstarszy Mikołaj, no to jest Zawadiaka. To jest człowiek, który już rok po objęciu tutaj tych terenów w swoje posiadanie stoczył pod Kętami bitwę z kasztelem Zatorskim. Następnie walczył również z Mikołajem Zebrzydowskim, wojewodą krakowskim. Człowiek, który sprzeniewierzył większą część swojego majątku, grając w hazard. I ostatecznie osiedlił się tutaj, dokładnie w dworku, tylko on wtedy był drewniany, który znajduje się za nami, troszeczkę miał inną konstrukcję, inną bryłę, bo tą bryłę, którą Państwo widzicie z trójkątnym frontonem, to jest dopiero połowa XIX wieku, za czasów Fischera wybudowana, ale najprawdopodobniej na podbudowie dworku drewnianego właśnie z roku 1631, ponieważ w 1631 Mikołaj Komorowski tutaj, na tym folwarku, buduje sobie dworek i przez dwa ostatnie lata swojego życia urzęduje tutaj, tak naprawdę już będąc szlachcicem bardzo zubożałem i znędzałem, o czym pisze zresztą dziejopis żywiecki Komoniewski, wydany w roku 1937, wskazuje właśnie na Komorowskiego jako już zubożałego szlachcica, który dogorywa swojego żywota w Mikołaju przy Wadowicach w roku 1633. I od imienia tego właśnie Mikołaja Komorowskiego, który tu przez dwa lata urzędował i zmarł, wzięła się potem nazwa tegoż przyciółku Mikołaj i tak to funkcjonuje aż po dzień dzisiejszy. Niemniej, proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, w XIX wieku ten rejon miał swoją osobowość administracyjną. Z tego tytułu, nie będąc częścią składową Wadowic, mogli się tutaj osiedlać m.in. Żydzi. Bo Żydzi nie mogli się osiedlać w Wadowicach na mocy takiego traktatu De Donto Larendis Judaeis z 1755 roku, a jedynie jedną milę od granic miasta mogli ci Żydzi się osiedlać. Musimy pamiętać o tym, że Wadowice XVIII i początku XIX wieku są o wiele mniejsze i tak naprawdę niewiele poza rynek wychodziły granice administracyjne miasta, więc ten przysiłek Mikołaj jest dosyć daleko od granic Wadowic w tamtym czasie. I ludność żydowska, która kooperowała również z Wadowicami, osiedlała się właśnie na Mikołaju. Tutaj była między innymi pierwsza synagoga drewniana, zbudowana w początkach XIX wieku. Zresztą sam Mikołaj ma no, również wybitne postacie, które się tutaj urodziły, bo chyba taką najwybitniejszą to jest Ignacy Krieger, który jest jednym z najwybitniejszych polskich fotografów, fotografików drugiej połowy XIX wieku. Zresztą przecudowne zbiory Ignacego Kriegera znajdują się dzisiaj w Muzeum Etnograficznym przy Placu Wolnica na krakowskim Kazimierzu. Można je oglądać. I tutaj właśnie między innymi w latach 20. XIX wieku urodził się ów Ignacy Krieger. Proszę Państwa, jako że Mikołaj miał swoją osobowość administracyjną, więc musiał mieć również swój cmentarz. Analizując materiały, głównie materiały kartograficzne, zauważamy, że ten cmentarz pojawia się około w połowie XIX wieku. Jeszcze w roku 1845 tegoż cmentarza nie widać na mapach kartograficznych. Cmentarz znajdował się dokładnie na tak zwanym placu miejscowym. Plac miejscowy to był plac usytuowany zaraz za dworkiem, przed którym stoimy. I wszystko, co było za tym placem, aż niemal do ulicy Tatrzańskiej, czyli dzisiaj ulicy Zagadowicza, to był właśnie ów plac miejscowy. I na tym placu ulokowano ten cmentarz. Nie znamy dokładnej daty, kiedy to nastąpiło. Na pewno po roku 1845. Niemniej, już na kartografikach z roku 1906, a więc na mapie katastralnej, którą Państwo możecie obejrzeć m.in. w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji i Kartografii, bo i tak ten kataster z 1845, jak i ten z 1906 roku tam się właśnie znajdują, jak również w Archiwum Narodowym w Krakowie, ten cmentarz już widnieje i zajmuje bardzo dużą kwaterę. Dzisiaj, proszę Państwa, należy sobie zadać pytanie, czy ten cmentarz był cmentarzem cholerycznym, epidemicznym, czy raczej był to cmentarz, który miał służyć pod temu, aby chować tutaj mieszkańców Mikołaja, ze względu na to, że Mikołaj wtedy jeszcze nie był pełnoprawną częścią Wadowic.
to jest, proszę Państwa, hipoteza, na którą ciężko jest odpowiedzieć w dniu dzisiejszym. Wiele wskazuje, że rzeczywiście mógł być to już cmentarz choleryczny, ze względu na to, że powstaje właśnie w połowie. Dzisiaj na terenie Mikołaja znajduje się artefakt, który poniekąd przypomina o cmentarzu, który tutaj się właśnie znajdował. Byłem na skrzyżowaniu ulicy Polnej oraz ulicy Gotowizna. Na terenie jednego z dzisiaj składów budowlanych znajduje się cokół. Cokół, na którym niegdyś znajdował się jeszcze krzyż metalowy i ten cokół był fundamentem pod ten krzyż. Najprawdopodobniej dzisiaj jest to pamiątka właśnie po owym cmentarzu. Na mapie katastralnej z 1845 roku widać już, że znajduje się w tym miejscu krzyż. Dzięki znakom ideograficznym możemy dzisiaj mieć tą świadomość, tą wiedzę, że ten krzyż tutaj się znajdował. Z kolei ideogramy z 1906 roku ewidentnie wskazują, że w tym samym miejscu, niemal w tym samym miejscu, gdzie był ten krzyż, znajdował się cmentarz. I dzisiaj artefaktem właśnie przypominającym o tym, że w tym miejscu, na placu miejscowym znajdował się cmentarz, jest ta pozostałość po tym krzyżu, a zasadniczo tylko cokół będący fundamentem tego krzyża. Dlaczego, proszę Państwa, przypuszczamy, że to był cmentarz właściwy dla Mikołaja, a niekoniecznie cmentarz choleryczny? Bowiem warunkiem tworzenia cmentarza epidemicznego była dość duża odległość od terenów zamieszkałych, terenów zabudowanych, ze względu na ryzyko, jakie niosły ze sobą cmentarze choleryczne oraz niewiedza mieszkańców na temat chorób, które przyczyniały się do śmierci ówczesnych mieszkańców Galicji, Austrii czy w ogóle Europy. Uwzględniwszy fakt, że o ile oczywiście plac miejscowy był niezamieszkały, to tyle dworek był przecież zamieszkały i przez Fischerów, a potem przez Henryka Krobickiego, właściciela Jaroszowic. W związku z tym a odległość między owym cmentarzem a dworkiem jest bardzo skromna. Należy przypuszczać, że musiał to być cmentarz właściwy, a nie choleryczny. Z tego też tytułu, że właściciele dworku i właściciele Mikołaja najpewniej nie zgodziliby się na to, aby cmentarz choleryczny sytuować tak blisko ich domostw. Więc to jest jak gdyby główny argument, który pozwala nam dzisiaj wnioskować, że ten cmentarz to był cmentarz właściwy dla Mikołaja, a nie cmentarz choleryczny. Co nie zmienia faktu, że taki cmentarz choleryczny dla Mikołaja i dla Wadowic również był i to niedaleko od tego miejsca, gdzie teraz się przeniesie. Proszę Państwa, znajdujemy się teraz około 1 kilometra na południowy wschód od Mikołaja, przy ulicy Niwy, jeszcze w Wadowicach, na granicy z Zawadką, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych cmentarzy epidemicznych, czy znajdował się jeden z najważniejszych cmentarzy epidemicznych dla miasta Wadowice, ale najprawdopodobniej również dla Mikołaja. Jeśli chodzi o ten cmentarz, powstał około roku 1850. Kapliczka, którą widzimy obok, za mną, to jest kapliczka wybudowana w tej wymiarze, jaką tutaj możemy obserwować w roku 1850. Jest to kapliczka Matki Boskiej Różańcowej, znanej również jako Matka Boska Fatimska. Jest to tyle intrygujące, że w przypadku cmentarzy epidemicznych i przy kapliczkach cholerycznych czy epidemicznych zazwyczaj, jeśli już był kult Matki Boskiej, to był to kult Matki Boskiej Łaskawej, jako opiekunki chroniącej mieszkańców przed chorobami epidemicznymi, lub ewentualnie był to albo Chrystus Frasobliwy, albo Święty Roch, który był również patronem osób chorych na choroby epidemiczne. Jeśli chodzi o osoby zmarłe, chowano na kwartale, który znajduje się nieopodal właśnie owej kapliczki, tu gdzie dzisiaj mamy to pole obecne. Oczywiście jest bardzo trudno oszacować, ile osób tu ewentualnie pochowano. Musimy pamiętać o tym, że w ogóle epidemie dotykały Wadowic już od dawien dawna. Pierwsze informacje mamy nawet z XVII wieku. Niemniej wiek XIX jest tym wiekiem, gdzie epidemie dziesiątkowały miasto Wadowice, jak również no, cały region i w ogóle tą część Europy. Wszystko rozpoczęło się tak naprawdę w roku 1831, kiedy do Wadowic zawitała pierwsza epidemia cholery.
epidemia cholery, choroby, która była całkowicie nieznana dla Europejczyków w tamtym okresie, przecinkowiec cholery, czyli vibrocholerę, został tak naprawdę dopiero odkryty przez Roberta Kocha w roku 1883 w Berlinie. Do 1883 ludzie próbowali walczyć z epidemią cholery w sposób doświadczalny, eksperymentalny, nie wiedząc tak naprawdę, co może pomóc w walce z tąże śmiercionośną chorobą. Choroba, która nieleczona skutkowała 50% zgonami, czyli co druga osoba umierała, jeśli była nieleczona. A w przypadku, jeśli podjęto leczenie, to co czwarta, co piąta osoba i tak niestety zachorowanie kończyło się zgonem. Proszę Państwa, to była choroba, która przyszła w ogóle z Filipin. Niektórzy podają, że swoje korzenie ma w Chinach i narodziła się w roku 1826. W Moskwie pojawia się w roku 1830 w związku z powstaniem listopadowym. 5 lutego roku 1831 potężna armia rosyjska wkracza w granice Królestwa Polskiego. Część żołnierzy armii rosyjskiej jest już zainfekowana przecinkowcem cholery. To powoduje, że bardzo szybko na terenach gęsto zaludnionych Królestwa Polskiego ta choroba zaczyna się rozprzestrzeniać. Pomimo tego, że Wadowice, jak i cały nasz region znajdował się wtedy w obrębie państwa austriackiego, cesarstwa austriackiego, to choroby nie znają granic. W związku z tym ten kordon też nie był tak bardzo szczelny. W konsekwencji czego już w 31 roku, w połowie 31 roku pojawia się ta cholera na tych terenach. Zaraz za nią pojawia się tyfus plamisty. Jeśli chodzi o dane dotyczące tyfusa plamistego, w Liber Memorabilium, czyli księdze pamiątkowej wadowickiej parafii sporządzonej przez Aleksego Bocheńskiego, proboszcza wadowickiego, jest informacja, że w Wadowicach, w szpitalu wojskowym, który zostaje założony w 1831 roku, umiera około 800 żołnierzy na cholerę i tyfus plamisty. No, ja osobiście uważam, że ta liczba jest mocno przesadzona, chociażby z tego tytułu, że tak duży garnizon w Wadowicach wtedy się nie znajdował, co nie zmienia faktu, że na pewno musiał to być wysoki stopień śmiertelności, skoro wskazuje się właśnie w Liber Memorabilium na tego typu wydarzenie. Zresztą Mikołaj Zamoyski, który wówczas jest proboszczem, zostaje odznaczony przez armię w 1842 roku za wielkie poświęcenie, jakie niósł żołnierzom właśnie podczas tych epidemii, które miały miejsce w latach 30. w Wadowicach. Żeby Państwu pokazać skalę tej wielkiej epidemii, która się rozpoczęła w 1831 roku i potem cały czas cyklicznie występowała na tym terenie. Kolejna epidemia, proszę Państwa, to jest epidemia w roku 1846, gdzie pojawia się malaria. Malaria, która jest śmiercionośna dla Europejczyków. W 1847 roku pojawia się tyfus plamisty, zwany również tyfusem głodowym, co jest konsekwencją wielu lat nieurodzajów, które występowały na tym terenie, bo mamy z jednej strony powódź, z drugiej strony suszę, jak również gradobicie. 3 lata nieurodzajów skutkują tym, że nie ma plonów i to powoduje fakt, że powstaje ta epidemia, czy rodzi się epidemia tyfusu plamistego. W samej Galicji w roku 1847 umiera 240 tysięcy ludzi. W roku 1848 do Wadowic dociera epidemia cholery, druga już niestety. W całej Galicji umiera 140 tysięcy ludzi. Przypomnę, w 1847 240 tysięcy, a rok później 140 tysięcy z powodu cholery. Jak to wygląda w Wadowicach? Proszę Państwa, pod koniec XVIII wieku, na początku XIX, Wadowice wchodzą w okres rozwoju, silnego rozwoju demograficznego. Dzięki przeobrażeniom, które miały miejsce w tym mieście, głównie administracyjnym, miasto staje się cyrkułem oraz siedzibą garnizonu wojskowego. W roku 1799, jak wynika z konskrypcji armii austriackiej zdeponowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie na Wawelu, w Wadowicach mieszkało 1709 osób. W 1835 roku jest to już około szacunkowo 3000 ludzi. W roku 1843, jak wynika ze statystyk pruskich zdeponowanych w dzierżawnym archiwum Lwowskiej Oblasti, czyli w archiwum państwowym obwodu lwowskiego, notabene tam się akurat znajdują te dokumenty, one wskazują, że mieszkańców Wadowic było w tamtym czasie 3652 osoby dokładnie. Czyli proszę zwrócić uwagę, ten progres jest dosyć duży. Kolejne dane statystyczne z roku 1857 wskazują, że liczba mieszkańców Wadowic wynosi 2831. Proszę Państwa, 3652 ubytek ludności w ciągu kilku lat
do 2831 ma miejsce. W ciągu niespełna 8-9 lat następuje ubytek ludności o 22,5% w Wadowicach. Proszę Państwa, z 3652 do 2831 to pokazuje skalę dramatu, który rozgrywał się w tym mieście, jeśli chodzi o epidemię. Bo mówimy tu o tych epidemiach z lat 40. XIX wieku, ale również o kolejnej epidemii cholery, która nawiedziła to miasto w roku 1852 i trwała przez 3 lata do 1855. Kapliczka powstaje w 1850. Cmentarz mniej więcej w tym samym czasie, więc możemy domniemywać, że powstaje w wyniku epidemii cholery w roku, z roku 1848, a następnie jest niestety wykorzystywany również podczas poniekąd już pandemii na tym terenie, która ma miejsce w latach 1852-1855. Oczywiście to nie są ostatnie ataki epidemii na tym terenie, ponieważ kolejna epidemia ma miejsce w roku 1866, aczkolwiek na szczęście Wadowice nie cierpią bardzo podczas tej epidemii, bardziej Kraków ucierpiał w 1866 roku. W związku z tym ten progres ludności w Wadowicach następuje i na przykład w roku 1869 według statystyk austriackich liczba ludności wynosi już 3831, czyli o równy 1000 więcej niż w roku 1857. I zasadniczo aż do XXI wieku nigdy już później epidemia nie zagroziła rozwojowi demograficznemu miasta Wadowice. Proces ten nazywamy w demografii transformacją demograficzną, czyli człowiek, w tym wypadku w regionie Wadowic, zapanował poniekąd nad epidemiami i mógł się już przed nimi w jakimś stopniu chronić. Oczywiście formy walki z epidemiami były różnorakie. Zanim do nich przejdę, powiem tylko jeszcze, że ostatnia wielka epidemia na tym terenie miała miejsce w roku 1873. W jej wyniku zmarło 74 tysiące ludzi. Na tym terenie, czyli mówię o obszarze Galicji. Więc sobie proszę wyobrazić, żebyście Państwo mieli porównanie. Dzisiaj mówimy o wirusie Ebola, który zabija 3-4 tysiące ludzi w skali globalnej. Tylko w 1873 roku mówimy o 74 tysiącach ofiar w skali jednej prowincji Cesarstwa Austriackiego, czyli Galicji. To pokazuje rozmiar hekatomby, która występuje na tym terenie. Proszę Państwa, w jaki sposób próbowano walczyć z tymi chorobami? Tak jak powiedziałem, świadomość ludzi na ten temat była niemal żadna. Ostatnio mając przyjemność być w Wielamowicach, gdzie prowadziłem seminarium antropologiczne razem z moimi studentami, w archiwum parafialnym odnaleźliśmy przepiękne pergaminy strojów z 1831 roku, strojów, które należy wykorzystywać, aby ochronić się przed nieznaną chorobą, która przyszła, przed właśnie ową cholerą. Proszę Państwa, po analizie tego możemy się wnioskować, że to były stroje wręcz fantastyczne. Obierano jakieś peleryny, kapelusze gumowe, które miały rzekomo ochronić przed przycinkowcem cholery. No dzisiaj wiemy, że te środki zaradcze były niemal znikome, co nie zmienia faktu, że ludzie próbowali w jakimś stopniu reagować i walczyć z chorobami, często w sposób wręcz abstrakcyjny, uwzględniwszy dzisiejszy nasz stan wiedzy medycznej na tamten temat. Proszę Państwa, z kolei w archiwum parafialnym w Kętach, w archiwum parafialnym świętej Katarzyny i Małgorzaty udało się odnaleźć, czy jest zapis w kronice z roku 1831, gdzie proboszcz odnotował informację, którą odczytywał z ambony do wiernych lekarzy warszawskich, a dokładnie jednego lekarza warszawskiego, który walczył z cholerą w Warszawie. Śmiem twierdzić, że ten sam list był adresowany do wielu innych proboszczów w tym regionie i być może również w Wadowicach był odczytywany. Ja sobie pozwolę fragment tego listu przytoczyć. To akurat z artykułu, który przygotowałem na jedną z dużych konferencji ogólnopolskich dotyczących epidemii interdyscyplinarnych z udziałem lekarzy, epidemiologów. I tam, proszę Państwa, już ten fragmencik Państwu znajduję. To akurat artykuł jest dosyć obszerny. W tym liście z 1831, odczytywanym do wiernych w tym regionie z ambony, czytano. Lekarz pisze z Warszawy, nieznane z nazwiska. Przekonałem się, że z cholery można się zawsze wyleczyć, byle tylko jej nie zaniedbać. Najprostsze środki w czas użyte usuną zawsze tę chorobę. Podczas grasowania tej epidemii w roku 1831 doświadczyłem, że choroba ta zaczyna się zawsze od diarei, czyli od rozwolnienia, które trwa od 6 godzin do 4 dni, po czym choroba nagle i zatrważająco rozwija się. Diaryja bywa niekiedy połączona z odbijaniem się skłonnością do wymiotów, język jest obłożony. Można zawsze zwalczyć tę chorobę, jeśli pacjent położy się zawczasu do łóżka, pije znaczną ilość brzozowych ziółek,
Tyle tylko żadnych innych ziółek, dopóki na całym ciele dobrze poty nie wystąpią, które to poty utrzymywać należy do 4 do 6 godzin, strzegąc się wszakże jakiegokolwiek ochłodzenia organizmu. Jeżeli diarei towarzyszą rzeczone wyżej gastryczne zjawienia, to przed przystąpieniem picia ziółek bzowych zażyć potrzeba na wymioty pół drachmy i pekuany, nie zaś emetyku, który w tej epidemii zawsze jest szkodliwym. Lekarz wskazuje, że dzięki temu wyleczył 365 osób. No proszę Państwa, trudno jest to dzisiaj zweryfikować, ile on tych osób wyleczył. Niemniej tego typu list, tej treści, on był jeszcze oczywiście obszerniejszy, czytano do parafian na tych terenach. Akurat tutaj mam fragment pochodzący z Kent. Proszę Państwa, no, próbowano różnych środków zaradczych. Oczywiście jednym z takich popularniejszych to był proszek Dovera. Proszek Tomasza Dovera, opracowany w XVIII wieku, który to proszek opierał się na opium. No, przede wszystkim chodziło o to, żeby znieczulić ewentualnie osoby, które chorowały na cholerę. Ale oprócz opium to również korzenie wymiotnicy tam stosowano i cukier mleczny. I to były takie trzy główne składniki, które należały do proszku Dovera. No, proszę Państwa, również stosowano alkohol jako formę zaradczą. Nawet w latach 30. XIX wieku produkowano wódkę nazwaną choleryczną wódką, która miała być specjalne mieć właściwości chroniące czy ratujące podczas zachorowania na epidemię cholery. No dzisiaj wiemy, że ten środek zaradczy był niemal żaden. Innym, proszę Państwa, środkiem to było upuszczanie krwi. To było na porządku dziennym. Mało tego, w Bibliotece Narodowej, Austriackiej Bibliotece Narodowej, znajdującej się w Hofburgu w Wiedniu, udało mi się odnaleźć taki drukowany tekst z roku 1831 w języku niemieckim autorstwa Antoniego Sławikowskiego, który jest profesorem medycyny na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie, który wydał taką broszurę zatytułowaną Epidemia cholery w Lwowie i w obwodzie lwowskim z roku 1831, tłumacząc na język polski. I on w tej, proszę Państwa, broszurze no, wykazuje, że jednym z najbardziej skutecznych środków zaradczych przeciwko cholerze jest upuszczanie krwi za pomocą pijawek, które należy kłaść w okolicach uszu, które są dosyć silnie ukrwione. I to ma być jedna z takich właśnie form zaradczych. No, to, proszę Państwa, to jest lekarz medycyny z uniwersytetu, więc to tylko pokazuje, jaki był stan wiedzy na temat cholery właśnie jeszcze w połowie XIX wieku. No, proszę Państwa, biedni mieszkańcy, spauperyzowana ludność takich regionów jak Wadowice, no niestety często opierała swoje leczenie tylko i wyłącznie o pewien mistycyzm oraz o wiarę. Stąd też bardzo często właśnie kapliczki, które towarzyszyły cmentarzom, miały chronić pozostałych mieszkańców zdrowych, aby ta choroba nie przedostała się do miasta. Jak pan się nazywa? Antoni Balon. Antoni Balon. Czy pan wie coś na temat, że tutaj był cmentarz na tym pustym polu kiedyś? Wiem. Proszę nam powiedzieć, skąd pan to wie? Mi to opowiada sąsiadka, bo ja tu dopiero mieszkam 50 lat. Aha. 50 lat. No i mi opowiadali, że tu jest cmentarz. Chowali to chyba po pierwszej wojnie światowej. Tak by. A nie, 200 lat to wcześniej. Tak. Wcześniej. Chowali ludzi. I dlatego ta kaplica powstała. Dziękujemy bardzo za tą cenną tutaj uwagi. Proszę Państwa, odnośnie tej krwi, o której wspominałem i mówiłem, pozwolę sobie też przytoczyć fragment pamiętnika Jana Słomki, to jest wójt Dzikowa, który pisał między innymi odnośnie upuszczania krwi w tamtym okresie. Upuszczanie krwi było u starych ludzi po prostu nałogiem. Upuszczali sobie trochę krwi corocznie, a dokonywał tego cyrulik, najczęściej Żyd, przez nacięcie żyły na ręce. Czasem jednak zdawało się niejednemu, że cyrulik za mało krwi upuścił. Bywało więc, że przyszedł do domu, sam sobie taki delikwent więcej upuszczał, aż odeszła krew czarna, zepsuta od pracy. Potem taki przeleżał kilka godzin w łóżku i czuł się, jak powiadał, lekki i ochotny do pracy, wyszło mu z plec strzykanie. Więc proszę Państwa, to był swoistego rodzaju nauk. Ludzie w obawie przed zachorowaniem na którąś z tych epidemii, jak cholera, jak tyfus brzuszny. No, cholera.
jak tyfus brzuszny, czy odra, czy nawet ospa naturalna, bo ona też dziesiątkowała wtedy ludność miast galicyjskich, upuszczano właśnie krew jako takie jedno z antidotum, które tutaj występowało. Proszę Państwa, tutaj nasz przedmówca wskazał również, że mogły być osoby chowane w okolicach I wojny światowej. Jest to jak najbardziej naturalne, tym bardziej, że często te cmentarze epidemiczne, pomimo tego, że nazywane są cholerycznymi, wykorzystywano również jako miejsce pochówku dla osób, które zmarły na influenzę espaniolę, czyli grypę hiszpankę, która szerzyła się tutaj na tych terenach zasadniczo od marca 1918 roku do listopada 1918, chociaż jej apogeum występowało od lipca do października 1918 roku, ale o tym jeszcze będziemy mówić, jak będziemy na Bożej Męce w Choczni. Niemniej również czerwonka. Czerwonka to była, czyli choroba dezynteria, choroba brudnych rąk, to była choroba niezwykle śmiertelna jeszcze podczas II wojny światowej. I śmiem twierdzić, że podczas epidemii dezynterii, która występowała tutaj w 1919 roku, również wykorzystywano te miejsca pochówku do chowania osób zmarłych na tą straszliwie zaraźliwą chorobę. Proszę Państwa, bardzo często zmarłych zasypywano wapnem, aby zatrzymać chorobę i te bakterie, które spowodowały śmierć tej osoby. Oczywiście, żeby dowiedzieć się, ile tu jest osób pochowanych i tak dalej, należało przeprowadzić badania archeologiczne. Niestety nie jest to dzisiaj w Polsce popularne, też często nie ma sensu ryzykować, ponieważ jeśli jest zasypane wapnem taki cmentarz, to istnieje jeszcze jakieś zagrożenie, że może coś wokół tego cmentarza być nieprzewidywalnego. Jeśli chodzi, proszę Państwa, no tutaj nurtującą rzeczą jest jedynie Dąbrówka, która płynie nieopodal, bo zazwyczaj unikano, aby rzeczka płynęła w okolicach cmentarzy epidemicznych, cholerycznych, ze względu na to, że często ona stanowiła ujęcie wody, nawet do młynów, czy pitnej, czy innej. I to było rzeczywiście poważne zagrożenie. No niemniej domyślam się, czy mogę wnioskować, stawiam hipotezę, że mieszkańcy zakładający ten cmentarz w 1848 roku nie mieli jeszcze pełni wiedzy na temat tego, jak choroba może być przenoszona, stąd nie zwrócili uwagi na to, że rzeczka Dąbrówka płynie nieopodal. Być może jej bieg był troszeczkę też inny, bo też należy dopuścić taką ewentualność. Cmentarz choleryczny przy ulicy Niwy w Wadowicach nie jest jedynym miejscem, nie jest jedynym artefaktem upamiętniającym wydarzenia, które miały miejsce na terenie Wadowic, związane z chorobami epidemicznymi, które tutaj występowały. Zasadniczo w wielu miejscach regionu i miasta również znajdziecie Państwo kapliczki i krzyże informujące o tym, że to zagrożenie epidemiczne tutaj było bardzo, ale to bardzo wysokie. Między innymi jednym z takich miejsc jest krzyż, czy z takich obiektów jest krzyż, który znajduje się za moimi plecami. Krzyż, który został wybudowany w roku 1000, powstał tutaj w roku 1869. Najprawdopodobniej jest to krzyż dziękczynny. Niemniej data usytuowania tego krzyża, czyli rok 1869, również nie jest bez znaczenia, bowiem tak jak już wspominałem wcześniej, w roku 1866 ma miejsce ostatnia epidemia, jedna z bardzo dużych epidemii w Krakowie, epidemii cholery, która również zagraża Wadowicom i tutaj też ta epidemia ma miejsce, aczkolwiek nie jest tak dramatyczna w skutkach jak chociażby w Krakowie. I krzyż, który znajduje się za nami, powstał w roku 1869. Nie bez powodu powstał w tamtym momencie, w tamtym roku, z tego tytułu, że w roku 1866, jak już wspominałem, na terenie chociażby Krakowa wybuchła bardzo duża epidemia cholery. Mieszkańcy, również mieszkańcy Wadowic, obawiając się, że epidemia dotrze do miasta, stawiali kapliczki i krzyże na rogatkach miasta. I proszę zwrócić uwagę, że jak Polska długa i szeroka, kiedy Państwo wjeżdżacie w granice miasta, czy nawet w granice różnego rodzaju wsi, to znajdujecie kapliczki. Często pochodzenie tych kapliczek to jest właśnie pochodzenie tych kapliczek jest XIX-wieczne. I wynika to między innymi z faktu, że próbowano poprzez budowę tych kapliczek uchronić daną miejscowość przed napływem epidemii do wnętrza tej miejscowości. Proszę pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę do lat 70. i 80. XIX wieku w medycynie profesjonalnej mówi się o tak zwanym sceptycyzmie terapeutycznym. To jest pojęcie, które zostało ukute po raz pierwszy na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Karola w Pradze.
polegające na tym, że lekarze wyszli z założenia, że organizm człowieka jest tak skonstruowany, że sam zwalczy chorobę, a jeśli nie zwalczy, to znaczy, że ten organizm jest zbyt słaby. To powodowało, że bardzo często ludzie, nie mając zasadniczo wyboru i nie mając możliwości medycznego leczenia się i zabezpieczenia się przed chorobami śmiertelnymi, no pokładali wszelkie nadzieje właśnie w wierze. Budowa kapliczek na rogatkach miasta. Proszę pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że granice miasta wtedy wyglądały zupełnie inaczej. I tak naprawdę tutaj przy cmentarzu założonym w 1822 te granice miasta się kończyły. Mówimy tym bardziej, że mówimy tutaj o latach 60. XIX wieku. W momencie, kiedy pojawiała się epidemia, próbowano utworzyć taką przestrzeń sakralną, demonologiczną, czyli sakralna wewnątrz, demoniczna na zewnątrz i wokół kapliczek oraz krzyży epidemicznych, które okalały daną miejscowość, rozkładano sznury, które następnie poświęcano i który to sznur miał utworzyć taką limes, taką granicę, która miała nie dopuścić do przyjścia demona w postaci choroby do wnętrza tejże miejscowości. I proszę Państwa, w XIX wieku bardzo często spotykamy się właśnie z takim ujęciem, z taką formą walki, no, taką formą walki mistyczną z epidemiami. Stąd też nie powinno nas dzisiaj dziwić, że właśnie krzyże czy kapliczki są budowane na rogatkach miasta, były stawiane na rogatkach miasta, aby uchronić mieszkańców tego miasta przed śmiertelnością wynikającą z choroby epidemicznej. Krzyż, który znajduje się za nami, jest właśnie między innymi jednym z takich obiektów. Szanowni Państwo, kolejny odcinek Tajemnice Dawnych Wadowic. Będziemy Państwu starali się przybliżyć historię cmentarzy epidemicznych, cholerycznych, ale również jednego cmentarza związanego z grypą hiszpanką, która panowała na tych terenach w latach 1918-1919, a które to cmentarze znajdują się w okolicach Wadowic, już nie bezpośrednio w samych Wadowicach. Tym samym będziemy kontynuować nasz cykl dotyczący historii cmentarzy w Wadowicach i w regionie Wadowic. A obecnie bardzo dziękujemy i zapraszamy również do obejrzenia naszego programu zarówno w telewizji Wolne Wadowice, jak również w internecie. Dziękuję ślicznie.